Chodzi o to, żeby przyjmować pewne rzeczy do siebie, to jest, czyli analizować otoczenie, analizować to, co się dzieje i z tego wyciągać wnioski i posłuchać, zauważyć, podpatrzeć i przetworzyć. Myślę, że ta umiejętność słuchania właśnie obserwacji dzisiaj jest najważniejsza, tak? Bo się wszystko zmienia dookoła, no to wiesz, jak nie będziesz uważny, to zostaniesz w tyle. Rola architekta to jest... Tak naprawdę to musi znaleźć wszystkie uwarunkowania, które są istotne z punktu widzenia tego, dla kogo on projektuje. Wiesz? To znaczy, tak naprawdę jest takim integratorem, można powiedzieć, czyli zbiera uwarunkowania, potem je w jakiś sposób przetwarza i z tego wychodzi projekt. Także myślę, że integrator to jest dobre słowo. To nie jest to twórca, który sobie skądś bierze jakieś idee, moim zdaniem, tylko on zbiera te idee z potrzeb, te potrzeby przetwarza i z tego wychodzi projekt. Tak uważam. Taką rzeczą, której ja się bardzo długo uczyłem i której widzę, że nadal młodzi architekci w sumie nie wiedzą, to jest umiejętność liczenia. Żeby działało, to musi być odpowiednio policzone, czyli to jest kwestia policzenia. Nie mówię metrów kwadratowych, bo to jest takim może troszeczkę zbyt oczywiste, ale policzenia, ile to będzie na przykład czasu, ile to będzie trwało, pieniędzy, ile to będzie kosztowało, no bo pieniądze to jest jakiś wysiłek, prawda? Czyli ktoś musi ileś pieniędzy w to wpakować, czyli ileś ludzi musi nad tym pracować, żeby to trwało. Policzenia zasadności, dla kogo i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, myślę, że tego, ale to nie jest, może to nie jest kwestia matematyki, tylko w ogóle tego, że te wartości jakieś takie liczbowe są po prostu ważne, a tego nigdzie nie uczą, wiesz, to jest, ja się tego też dopiero nauczyłem, wiesz, na studiach ekonomicznych później. Także, że jak policzę, to będzie, a jak nie policzę, to prawdopodobnie nie, albo się zawali. To, co my tam wypowiemy i tak dalej, to jest powiedzmy tło tego, ale ważniejsze jest to, żeby ze sobą rozmawiać. W jednym miejscu, jeśli się uda tyle ludzi zebrać, jeszcze powiedzmy z tej samej branży na pewno coś z tego będzie. Uważam, że to jest najfajniejsze. Ja zresztą też tutaj spotkałem właśnie trochę znajomych, których dawno nie widziałem. Już wiem, co u nich, już wiem, jakie to nam kolejne możliwości stworzy, tak? I im pewnie. Także myślę, że po to jest.